Cześć, dzisiaj sobie pomówimy o zadaniu praktycznym z matury 2019. Także bądźcie z nami i ćwiczcie razem z nami. No właśnie, zadanie teoretyczne i zadanie praktyczne z tego składa się matura. I w zadaniach praktycznych mamy albo arkusz kalkulacyjny, albo bazy danych, albo musimy samodzielnie napisać program. I dzisiaj mówimy sobie właśnie o tym, jak napisać program, który wyszukuje nam różne rzeczy związane z liczbami na przykładzie roku 2019. Popatrzcie sobie teraz na treść tego zadania. Tu na razie jest tylko zadanie 4.1, jeszcze tamto są następne podpunkty, ale mamy wprowadzenie plus opis zadania numer 4.1. Mamy dostępny plik. W tym pliku są liczby i. Twórcy zadania maturalnego gwarantują, że tych liczb będzie 500, że będzie każda z nich w oddzielnym wierszu, że nie będzie tam liczb ujemnych. No i każda z tych liczb jest w zakresie od 1 do 100 tysięcy. Czyli spokojnie nam się zmieści w, ty, w typie integer w językach programowania. No i teraz napisz program. Aha, spokojnie, no właśnie, gdyby było 32 tysiące, gdyby był tylko ten skrócony integer, to być może trzeba zastosować long int. To prawda, tak, bo typowy integer może być w wersji też od minus 32 tysiące z groszami oczywiście do 32 tysiące. No i wtedy się nie zmieści do 100 tysięcy. No wtedy by trzeba zastosować long inta, więc dla pewności w, na przykład w języku C++ możemy zastosować long inta, żeby był dłuższy. Ale w Javie spokojnie tu wystarczy int w Pythonie tym bardziej gdzie on sobie sam naciąga te typy. I teraz napisz program dający odpowiedzi do konkretnych podpunktów, tak? Za chwilę będziemy rozgryzać podpunkt 4.1. I te odpowiedzi mają trafić po pierwsze do pliku wyniki.txt, wyniki4.txt, no bo to zadanie czwarte w tym przypadku i poprzedzone mają być numerem odpowiedniego zadania. Czyli na przykład zadanie 4.1, wynik 27. No i teraz muszę te pliki wczytać, czyli muszę umieć wczytywać liczby TXT do mojego programu, muszę umieć pisać wyniki do wyniki 4TXT, no a w międzyczasie muszę jeszcze też umieć napisać algorytm, który mi to policzy, no i oczywiście odpowiedni wynik poda. I zadanie dajemy do oceny nie tylko sam plik wyniki 4TXT, ale również właśnie ten kod tego programu, który będziemy pisać. Więc ja się teraz przełączam na środowisko Eclipse, ponieważ ja będę zaczynał od pisania tego w Java. Przetłumaczenie potem tego na C czy na Pythona to jest dalszy krok. Na razie Java i co zrobię? Zrobię utwórz nowy projekt, czyli file new Java project, no i nazwę sobie go na przykład Matura 2019. Ok. Next. Finish. Nie twórz, nie twórz modułu. I mam tutaj na drzewku z boku. Yy, nowy, nowa klasa. I na przykład sobie to nazwę zadanie. 4,1 41. No, bo nie będę tutaj kropek stosował. I utwórz funkcję main. Tak, public static void main, finish. I już mam szablon programu. Mam nadzieję, że jest to widoczne tu sobie mogę to zwinąć, żebyście wszystko widzieli dokładnie, powiększyć czcionki i jest. No i teraz tak, przyjrzyjmy się zadaniu. Mamy plik liczby txt, w którym będą te liczby. Czyli najpierw muszę się zastanowić, jak w Javie wczytywać liczby. Jak utworzyć plik? No więc do tego służy file, no nazwę sobie go plik, równa się new file i teraz no, mamy liczby.txt, bo tak się nazywa ten plik. I teraz new file, to nie znaczy, że mi utworzy nowy plik. To nie. Chodzi o to, że utworzona zostanie nowa zmienna plik, zmienna obiektowa, i ta zmienna obiektowa plik jest klasy file. No, żebym chciał tak dobrze programować, to powinienem ją nazwać też po prostu sobie file albo f, żeby po angielsku. No, plik raczej po polsku nie powinniśmy programować. Ale na maturze jest to dopuszczalne. I jeżeli wam się lepiej myśli, że pewne rzeczy są po polsku, bo są nasze. No to czemu nie? I teraz mamy ten plik liczby.txt. TXT. Tylko gdzie on ma być? No i w ogóle podkreślam mi tutaj błąd. Dlaczego? Dlatego, że muszę zaimportować java.io.file. Tak? Czyli klikam to. I tu w linii trzeciej mi się pięknie zaimportowało. Żeby ten obsługę tego, można dać w ogóle IO gwiazdka, i wtedy mamy wszystkie z wejścia wyjścia. Ale no, dla porządku, dla minimalizmu, fajnie jest. I teraz, gdzie ma być ten plik? No właśnie tego nie wiemy. I możemy sobie to sprawdzić, bo ten mój plik f ma taką pozycję get Absolute Path. Czyli gdzie ja jestem, gdzie jest moja ścieżka i to mi zwraca jakąś miejsce i mogę to wypisać, czyli mogę zrobić sys out, tak? Tutaj sobie wypisać tą ścieżkę absolutną do pliku, ok, i zobaczyć na początek gdzie on tego szuka. Jeżeli to wiecie, do tego nie trzeba robić. To nie jest element zadania maturalnego. Tą linię dziesiątą będziemy potem wyrzucać. Ale na razie, co mi wypisało? Users, Tristan, Documents, Programowanie, Eclipse, bo tam mam ten mój projekt zapisany. Tak mam ustawionego Eclipse'a. Czyli w to miejsce muszę się przenieść. No już tutaj miałem przygotowane, ale się przeniosę. Jestem tutaj. I tu mam katalog matura 2019. I tu siedzi cały ten projekt, tak? W katalogu source mam to zadanie, które będę pisał. Oj, przełączyłem się. Mam to zadanie, które będę pisał, tak? Tutaj to jest. A w, a w katalogu bin będzie już skompilowane to, po wykonaniu jako klasa, ale to nas nie interesuje pod względem matury. Nas interesuje, że mam wrzucić w to miejsce tutaj, że mam wrzucić ten pliczek. No więc idę sobie do tego pliczku. Też już mam sobie tu przygotowany ten pliczek. Tam są dwa pliki przykład i liczby tak, że na przykładzie można sprawdzić, czy to jest na pewno to, bo je będzie w odpowiedzi, że w przykładzie jest ich tyle. No i jeżeli sobie zobaczymy te pliki. No to w pliku przykład są jakieś liczby, które potem leci 5757575757, bo to jest tylko plik przykład, ale ma 500 liczb. Ma, ma widać tutaj, że ma tutaj 500 liczb. I jest, są tu jakieś przykładowe. No więc możemy też zacząć od odczytania pliku przykład do odczytania pliku liczby. Bo jak zajrzymy do pliku liczby, no to tutaj już tych liczb jest też 500, ale każda z nich jest jakaś tam w jakiś stopniu inna. Jakieś tam są wygenerowane liczby. No i teraz co? Mamy te dwa pliki tutaj, liczby i przykład, więc w momencie kiedy ja się będę w moim eklipsie odwoływał do pliku liczby, no to będę otwierał ten plik. Jeżeli do pliku przykład, to będę otwierał ten plik. No i teraz, czyli to już mi jest niepotrzebne. To mogę sobie wywalić, albo zakomentuję to, bo to nie jest element zadania maturalnego. I teraz chciałbym wczytać ten plik. Są różne metody wczytywania pliku, ale być może znacie scanner. S równa się New Scanner. I robimy system IN bardzo często. I to powoduje nam wczytywanie z. Konsoli, z tej na dole, prawda? Tekstowej konsoli. Oczywiście on mi teraz zgłasza błędy, bo znowu nie wie, co to jest scanner. Oczywiście zrobiłem literówkę scanner przez 2n, nie wie, co to jest scanner. Musimy sobie to dodać. Czyli import scanner java util. No i znowu tak jak w przypadku file, dołożyło mi się importowanie bibliotek. No i to mam wczytywanie z konsoli. Jeżeli teraz zamiast tego wstawimy to nasze F, ten nasz plik no to w tym momencie będzie nam wczytywał z tego pliku. Ale, ale, pojawia się błąd. Dlaczego? Najeżdżamy i co się okazuje. Nieprzechwycony wyjątek. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy system in, to Java zakłada, że ten system in zawsze się uda. No bo jest to system, systemowa konsola. Ale jeżeli jest to plik, to może na przykład nie istnieć. I jeżeli nie będzie istniało, no to w tym momencie pojawi się błąd. No a błąd w programowaniu obiektowym oznacza, że ta funkcja rzuci wyjątkiem. No i teraz muszę obsłużyć ten wyjątek. Wyjątek obsługuję na dwa sposoby. Albo ja sobie go oprogramuję, czyli jeżeli wydarzy mi się taki wyjątek, że plik nie istnieje, to zareaguj w ten, a nie inny sposób. Albo mogę przekazać obsługę tego wyjątku do funkcji wyżej. Czyli mogę zrobić, że funkcja main będzie rzucała wyjątek, i niech programista używający funkcji main się tym martwi. No tutaj, tak, pierwszy przypadek, kiedy sam obsłużę, skomplikuje mi program. Z drugiej strony, jeżeli przekażę, żeby to funkcja main rzucała tym wyjątkiem, no to tak troszkę nie fajnie, bo funkcja main jest wywoływana przez system operacyjny. Czyli program mi się skreszuje wtedy po prostu i wywali błąd. Więc pokażę może tą troszkę trudniejszą wersję, ale jednak warto się uczyć obsługi tych wyjątków przy okazji, więc zobaczycie. Gdyby ktoś chciał prostszą, no to wybiera to pierwsze, add throws declaration i w tym momencie tu mi się dopisało do funkcji main, że ona rzuca wyjątkiem find not found exception. I w tym momencie wszystko w porządku, bo jak, jak skaner się wywali, to funkcja main przestanie działać i rzuci wyjątkiem po prostu do systemu operacyjnego, no bo już tutaj, tutaj ta funkcja jest ostatnia. Być może, że pod kątem materialnym tak byłoby prościej, bo rzucimy wyjątkiem świat i się nie przejmujemy. Ale pokażę, żebyście się przy okazji też uczyli. Pokażę, że mogę sobie zrobić otocz. Surround, with, try and catch. I co się stało? Try, czyli spróbuj. Tak? Spróbuj wykonać to działanie, a jeżeli się nie uda, to łap wyjątek. Jaki? File not found, bo ten skaner będzie taki wyjątek rzucał, jeżeli pliku nie będzie. I co się wtedy ma dziać? Wtedy ma się dziać to, co my sobie oprogramujemy. Akurat domyślnie tu jest wypisz na konsoli błąd czyli domyślnie wiele tutaj radu, radości nie ma, ale w bardziej skomplikowanych programach możemy na przykład wtedy pewne rzeczy posprzątać, no, możemy sobie wyobrazić, że wysyłamy, nie wiem, sms do admina albo do logów zapisujemy jakiś, nie? Coś się nie powiodło, błąd, 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 coś nietypowego, bo coś rzuciło wyjątkiem, czyli na przykład ten plik nie istnieje. No i sprawdźmy, czy to działa, jeżeli sobie uruchomię w ten sposób, no to nic tu mi się na konsoli nie pojawiło tak naprawdę, bo nic się jeszcze nie dzieje. Otworzył się ten plik skaner. Ale wystarczy, że tu trochę zepsuję. Zrobię przykład. Na przykład tak i... I już na konsoli mi się właśnie pojawiło to, co rzuciło wyjątkiem. Nie można odnaleźć określonego pliku. Jest już błąd, jest problem. Znaczy, no dla nas nie jest problem, tylko, tylko ten wyjątek nam to tu przechwycił i tu nam w tym miejscu to wypisał. Także teraz, od tej pory będziemy pracować w tej części, w tej części try. Jeżeli ktoś z Was się zdecydował na to, żeby wybrać wcześniej tą wersję, gdzie to przekazujemy do maina, nie wychwytujemy sobie try'em, no to też dokładnie to samo będzie pisał, bo będzie pisał tą część, a nie będzie miał tego całego, tej całej otoczki. Także niezależnie którą wersję wybierzecie, ładniejszą brzydszą, bardziej dla leniwych czy bardziej pracowitą, to od tego momentu mamy tutaj skaner, który jest podpięty do pliku jakiego? No tego pliku, wracam tu z nazwą, żeby było jak należy. I do tego pliku będzie podpięty skaner, czyli on będzie mógł czytać jakieś wartości z pliku. Żeby sprawdzić, że tak się dzieje, Yy, mogę zrobić funkcję Y, yy, przepraszam, instrukcję warunkową yy, pętlę. No, coś dzisiaj trudny dzień, pętlę Y, czyli dopóki istnieje coś do odczytu, czyli dopóki nasz skaner has next, yy, next int Czyli dopóki nasz skaner ma następnego inta, no bo przypominam, że chcemy wczytywać inty, liczby całkowite, to dopóki ma, no to wchodzę do środka i coś wczytuję. Czyli na przykład, jakieś int a, to się równa skaner next int. Tak, Wcześniej było has next int, czyli pytanie, czy masz następnego inta. Teraz mamy po prostu next int. I go wczytałem. No i co na razie, dla próby sobie wypiszę. Sys out. I po prostu. To A, które wczytałem, sobie wypiszę. Sprawdzimy, czy to działa. No i tu na konsoli mamy te liczby, które tam poprzednio były w pliku. Zaczyna się to od, o, od tych liczb, a potem leci te 5,75757 tak jak to było. Czyli co ja teraz robię? Ja teraz wczytuję, jeżeli będziecie chcieli to pisać w innym języku, w C++, Pythonie, to już jakby będzie tylko kwestia przetłumaczenia tych komend. Natomiast teraz ja wczytuję sobie, wczytuję sobie tą zmienną z pliku i od razu ją wypisuję na ekran. Tego nie ma w zadaniu maturalnym, jest to była tylko taka próba, czy na pewno mi to działa. Więc to wywalam, tak samo jak wcześniej powiedzmy wywaliłem to, bo to też było tylko dla próby. Ja to tu zostawię, no bo, bo, bo potem ten kod udostępnię gdzieś tam w opisie, więc żebyście mieli też to jako ściągawkę, ale to tu, zwykłe wypisywanie to nie trzeba zostawiać. I teraz tak, mamy A, które zostało wczytane. I teraz ja bym chciał sprawdzić, czy to A jest potęgą liczby 3. Jeżeli jest z potęgą liczby 3, to chciałbym zwiększyć jakiś licznik, no bo w zadaniu jest napisane podaj ile z podanych liczb w tym pliku jest potęgami liczby 3. No więc tu musiałbym zrobić, napiszę to słownie na razie: jeżeli a jest potęgą 3, to zwiększ licznik. No, jak sprawdzić, czy jest potęgą liczby 3? No, możemy to zrobić na różne sposoby. Ja sobie zrobię to w ten sposób, że utworzę zbiór potęg liczby 3, który będzie nie większy niż to, co jest w zadaniu założone, czyli te 100 tysięcy. Tego nie będzie dużo tych potęg. Dlatego, że zobaczcie, jeżeli sobie w kalkulatorze teraz policzę yy, naukowy na przykład 3. Do potęgi siódmej, no to to jest tyle. Razy 3 do ósmej jest tyle. Razy 3 do dziewiątej jest tyle. Razy 3 do dziesiątej jest tyle. Razy 3 do 11 już jest więcej niż te 100 tysięcy, które zadanie gwarantuje. Czyli wystarczą nam potęgi liczby 3 do Potęgi dziesiątej. Do potęgi jedenastej już jest za dużo, więc żadna z naszych liczb nie będzie 3 do potęgi jedenastej. Może być 3 do potęgi zerowej, czyli 1, może być 3 do potęgi pierwszej, czyli 3, 3 do drugiej, czyli 9, i tak dalej, i tak dalej. Więc wystarczy, że 11, no bo 3 do zerowej też, że 11 takich potęg gdzieś sobie zapiszę. A potem będę sprawdzał, czy każda z tych plik, liczb, które są w pliku, czy ona jest wśród tych zapisanych wcześniej, yy, wcześniej potęg. Tak stabilizuję sobie tak ten wynik. No i teraz, yy, żeby właśnie zanim zacznę sprawdzać, zanim będę w tym miejscu, no to muszę sobie wcześniej, albo przed skanerem, przed trajem, albo przed przynajmniej whileem, w każdym razie odpowiednio wcześniej, muszę sobie wyliczyć te potęgi 3. No, więc ja to zrobię w ogóle przed trajem, no bo to jest część osobna. W zasadzie przed tym faj nawet, nie? No, jeszcze wcześniej. O. Tutaj sobie, no to wywalę, bo to nie jest. Ten komentarz do niczego mi nie służy. Teraz tutaj sobie zrobię te potęgi. Jak to zrobię? Otóż jest sobie taka, taka struktura, która się nazywa array list. Czyli lista tablicowa jakby, no bo możemy tu zastosować zwykłą tablicę, ale no, lepiej zastosować tą, jeżeli będziemy to tłumaczyć na C++, to tam to zastąpi wektor. No i teraz mamy tak, array list i tu podaje czego ona ma być element, jakie mają być elementy, tam mają być integer, równa się, aha e, jeszcze jaka zmienna, bo to jest na razie typ, zmienna na przykład y, po potęgi no nie będę bo n to nie może być na sobie samo pod zostawię pod równa się new no i teraz ej, list integer taki troszkę dziki zapis ale ten zapis mówi że ma utworzyć nowy obiekt tak gdybyśmy robili nowy obiekt pamiętacie new na przykład file i nawiasy new scanner i nawiasy no to jest new ArrayList, nawiasy, tylko nawiasy są puste. No a w dodatku ten, ta lista może być różnych typów, różnych obiektów. Ona, ma, ona zawiera w sobie obiekty. Dlatego tu podaję albo string, albo integer, albo boolean, albo to co chcę. Przy czym musi to być obiekt, nie może to być int. Bo int w Javie nie jest obiektem. W Javie prawie wszystko jest obiektem, za wyjątkiem typów prostych takich jak int, yy, double i tak dalej, nie? I one mają swoje odpowiedniki pisane dużą literą, czyli klasa integer, no więc ten ArrayList będzie się składał z obiektów typu integer. Ona jest zgodna z intem, więc, więc spokojnie to będzie działać. Oczywiście nam tu krzyczy, że musimy zaimportować z Java Util, no więc importujemy Java Util ArrayList, no i mamy te Potęgi jako tą listę. I teraz do tej listy muszę dodawać wszystkie potęgi. No to co? Pętla for od zerowej potęgi do potęgi 11, bo już jedenastki nie chcemy. I plus i plus plus i otwieramy nawiasik i teraz będziemy liczyć potęgę. Możemy to zrobić na dwa sposoby: albo liczyć potęgę za każdym razem, czyli 3 do potęgi i, 3 do potęgi zerowej, 3 do potęgi pierwszej, 3 do potęgi drugiej. A możemy to też zoptymalizować mnożąc po prostu kolejne 3. Czyli jeżeli nasze pod, właśnie pod już było, nasze p, jakieś int p, to się równa 1, no to teraz możemy w naszej pętli, dodać to 1, czyli pod kropka ADD i to nasze P, tak, tą potęgę, możemy ją dodać, a następnie możemy zrobić, że pod P, przepraszam, P to się równa P razy 3. No i teraz przy zerowym przebiegu pętli będzie jedynka, no bo 3 do zerowej to jest 1, doda jedynkę do listy, i pomnoży 3 razy 1, już będzie 3. W pierwszym przebiegu pętli będzie yy, już teraz doda to 3. Pomnoży 3 razy 3, będzie 9. W kolejnym przebiegu doda to 9. Pomnoży to 9 razy 3. I doda do naszej listy. Więc nasza lista w tej chwili zawiera wszystkie potęgi liczby 3. Dobrze, czyli teraz tak, mamy już tą tablicę tych potęg, tą listę potęg, i chcemy teraz wrócić do momentu tu, że jeżeli a jest potęgą 3, to zwiększ licznik. No czyli najpierw potrzebuję jakiś licznik, tak? Int, licznik, równa się 0. Teraz będę go chciał tutaj zwiększać, ale jeżeli jest potęgą, jak sprawdzić, czy jest potęgą? Otóż yy, ta lista, u nas się to nazywa pod, ma coś takiego jak indeks of. Czyli to podaje numer obiektu, jeżeli go znajdzie, na tej liście. Jak sobie to sprawdzić? No, możemy sobie zanim tu do tego dojdziemy, to zakomentuję. Tu mamy tą listę tych wszystkich potęg, tak? Czyli wiemy, że na pewno tam jest 9. Na pewno tam jest 20, 20, no, 9 razy 3, 27. Na pewno tam są inne potęgi 3. Czyli co mogę sobie zrobić? Int, jakieś i, to się równa. Nasze pod, kropka, index of i na przykład trójka. Trójka powinna być na którejś pozycji, tak? Wypiszmy to sys out plus. No, jest tylko oczywiście zaświecowywalne. To, to jest tylko sprawdzenie. No i co się okazuje? Że znalazłem na pozycji pierwszej. Pozycje są numerowane od zera, no bo faktycznie, czyli nasza, nasza gdybym szukał jedynki, to jedynkę znalazłem na pozycji 0. No bo na pozycji zerowej jest jedynka 3 do zerowej. Na pozycji pierwszej jest 3, gdybym chciał 27, to znajduję na pozycji trzeciej, no bo 3 do potęgi trzeciej to jest 27. Czyli to mi znajduje pozycję, ale co jeżeli nie będzie, na przykład 8, na przykład no właśnie, 12. 12 nie jest potęgą liczby 3. Znalazłem minus 1. Czyli ta funkcja index of, ta metoda dla naszej listy, zwraca nam pozycję, a jeżeli nie, no to zwraca nam minus jeden jako, jako nie znalazłem. No więc to ja zakomentuję, żebyście w razie czego do tego mogli w kodzie źródłowym programu wrócić, ale to oczywiście wywalam, to nie jest do matury w żaden sposób, to jest tylko moja pułapka. I teraz sprawdzam tu, co jeżeli indeks, no, możemy sobie tak jak tam, int i równa się indeks of, no co, to a, które wczytałem. Przed chwilą wczytałem tu a z pliku. Z mojego skanera, który jest podpięty do pliku. Więc jeżeli to a wczytane z pliku znajduje się na jakiejkolwiek pozycji, nas nie interesuje jakiej, byle nie było to minus 1, to znaczy, że jest to potęga liczby 3. No więc, jeżeli if Nasze i jest większe od minus 1. Nieważne, czy to jest 0, 1, 2, 5, 30. Nieważne. Ważne, że się znalazło. Jak się nie znalazło, to jest minus 1. A jeżeli się znalazło, to jest większe od minus 1. No to jeżeli jest większe minus 1, to zwiększ licznik, czyli licznik plus plus. Tak? I to jest ta linijka dokładnie tutaj. No i teraz zwiększam ten licznik. No i co? Jak pętla while y przeleci przez wszystkie elementy, to przy każdym elemencie wczyta go z pliku, następnie sprawdzi, czy on się znajduje na liście tych wyliczonych przez nas potęg liczby 3. Jeżeli się znajduje, czyli jeżeli jego numer jest większy niż minus 1, to zwiększy licznik. No i zakończy się całe while y wtedy, kiedy już nie będzie więcej co czytać z pliku. Jak nie ma więcej co czytać z pliku, no to byłoby miło, Wyłączyć ten, ten, zamknąć już ten plik. Nie jest to jakoś mocno konieczne, bo jeżeli zamkniecie program cały, no to i tak plik się zamknie. Ale tak dla ładnego to s close, żeby po prostu już odłączyć się w systemie operacyjnym od tego pliku. Już więcej z niego nie będę czytał w tym programie. Więc zamykam połączenie. No i proszę bardzo, teraz muszę wypisać do innego pliku to, co zliczyłem na liczniku. Do pliku wyniki 4.txt. No i teraz moi drodzy, zanim zacznę wypisywać do pliku, no bo ten film będzie troszeczkę długi, bo tu jest troszeczkę rzeczy do zrobienia. Zanim zacznę wypisywać do pliku, to sprawdzę sobie na ekranie, czy. This is out. Czy faktycznie zadanie 4,1 plus licznik. Ile nam wychodzi? Ile dla przykładu wychodzi 2, czy w zadaniu jest napisane tak, że są 2. Zaraz sprawdzimy w zadaniu. Dla pliku przykład TXT odpowiedź wynosi 2. No czyli jest szansa, że nasz program dobrze działa. No jeszcze to mógłby być zbieg okoliczności, no ale mamy nadzieję, że to jest tak. Jeżeli zmienię teraz ten plik przykład na liczby TXT. To program wyliczył nam, że jest to 18, 18 tamtych liczb. No tu już nie mamy odpowiedzi, to no już musimy zaufać, że nasz program dobrze działa. No nie radzę tego ręcznie sprawdzać, bo jest trochę zabawy. No ale brakuje nam jednej rzeczy. Brakuje nam, no gdybyśmy na tym etapie się poddali, to pewnie jakieś punkty za to dostaniemy, ale zadanie musi trafić do pliku wynik TXT. Czyli to nie jest tak naprawdę nam potrzebne, to jest tylko dla nas rzecz, więc ja to zakomentuję. Natomiast tu musimy, tak naprawdę, zrobić zapis do pliku. I w JavaScript są różne metody zapisu do pliku. Ja pokażę taką, która jest bardzo zbliżona do tego skanera. Czyli jeżeli chciałem skaner, no skaner, jak sama nazwa wskazuje, tak jak mamy skaner taki, który wczytuje coś, coś z, z obrazu. No to on skanuje, on sprawdza i wczytuje do postaci komputerowej. Tak? Natomiast, jeżeli chcę zapisać, to zamiast obiektu scanner muszę mieć obiekt, obiekt filewriter. I to jest taka metoda, która jest bliźniaczo podobna do skanera. Czyli zamiast scanner robię filewriter, no nazwę sobie go fw w skrócie, równa się new filewriter. No, i teraz musiałbym mieć znowu albo jakiś plik podany, albo musiał, mogę nawet w Firewriterze od razu tu nazwę wpisać. Mogę tak jak w skanerze zrobić, prawda, że mamy file, jakiś plik. Tam było, tam było F. No to tu sobie no nie mogę FW, bo f bo F2 na przykład. No i ten F2 to się równa, new file, wynik. Czy wyniki, jak to ma być? Wynik 4.txt. No, i tu mogę wstawić F2. A mogę też od razu bezpośrednio to wstawić tu do Firewritera. Też zadziała, więc to jest mi nadmiarowe. Jak zrobicie, to będzie dobrze. I teraz my chcemy, żeby dopisywał na końcu tego pliku, bo w zadaniu 4.1 nawet nie musi na końcu. Ale w zadaniu 4.2, jak ma odpisać wyniki, no to będzie musiał dopisać po wynikach zapisanych z zadania 4.1. W zadaniu 4.3 będzie musiał dopisać po wszystkich, więc żeby dopisywał na końcu, to muszę tu jeszcze mu dać tu. Tu mówi dołączaj odpowiedź na końcu. Jeżeli tego nie dam, to on będzie za każdym razem kasował ten plik i zaczynał od zera. Więc w przypadku zadania pierwszego nie ma to znaczenia, bo i tak będzie tylko jeden wynik. Writer, no i mamy ten nowy plik. No i teraz jak do niego piszemy? Writer. kropka, write. No i to, co tu. No i jak tu zapisałem, coś krzyczy. Aha, no właśnie. I teraz nam się pojawia już to no wcześniej nam się pojawia krzyczenie. Znowu to samo co ze skanerem. Jeżeli ja skanerem. Coś skanuje, to może ten plik nie istnieć, jeżeli to jest plik. Natomiast jeżeli Firewriter'em ja coś pisze, to też może na przykład nie być prawdo zapisu, może z jakiegoś powodu nie móc utworzyć tego pliku, czyli może się wydarzyć błąd. No i znowu mamy propozycję: albo dodamy rzucanie wyjątku do funkcji main, czyli zwalamy to na tego, co tą naszą funkcję używa, albo ładniej znaczy ładniej w zależności od przypadku w tym zadaniu ładniej dodajemy sobie catch clause to surrounding try, bo ten try tu już jest, więc dodajemy kolejny wyjątek co się wydarzyło no trochę duże są te czcionki więc to yy, tak skacze i możecie tu nie nadążać więc ja to po większe ok do mojego try, które już było już było spróbuj coś, coś, coś i było catch file not find found exception. Teraz się dołożyło catch AO exception, input, output exception, jakiś ogólny wyjątek wejścia, wyjścia. No bo takim wyjątkiem będzie rzucał file writer, jeżeli mu się nie uda z jakiegoś powodu zapisać do tego pliku. To wtedy rzuci tym wyjątkiem. Więc mamy teraz dwa wyjątki. Jeden, którym rzuca skaner, jeżeli nie znalaz pliku, a drugim, który wrzuca Writer, jeżeli nie udaje mu się zapisać do tego pliku. No, i na potrzeby matury zostawiamy to tak jak jest, po prostu jest obsługa. I lecimy dalej. No, w zasadzie już niewiele nam zostało. File Writer Close. No, bo ten plik chcemy zamknąć, tak Tak jak robiliśmy z, po skończeniu czytania Scanner Close. Tak samo tu robimy ten File Writer Close, bo już do niego wynik napisałem i jest to tu. Uruchamiam. A, nie ten przycisk nacisnąłem. uruchamiam. No nic się mi nie wypisuje, bo mógłbym tutaj tak zostawić. Wtedy mi się tu na konsoli wypisuje, ale to nie jest częścią zadania maturalnego. On nie musi nic na konsoli wypisywać. Tak? Czyli uruchamiam i proszę spojrzeć, plik wyniki 4TXT. Jak do niego wejdę, no to mam już tu kilka razy, bo kilka razy uruchamiałem, a dałem mu ten append do końca. Append, append i za każdym razem dopisał, tylko nie zrobił nowej linii. Dlatego, że nie dałem nowej linii. No to jak jeszcze bardzo chcecie, to mogę to skasować i na zakończenie jeszcze tutaj mu dodam nową linię, czyli zrobię mu plus, yy, cudzysłów, back n, przejście do nowej linii. Yy, no i teraz uruchomię raz, uruchomię drugi, uruchomię trzeci, uruchomię czwarty i wchodzę w wynik, no i mam cztery razy pod sobą. Pytanie, czy tak, czy zostawić bez tego upend, bez tego true, zostawić tu z false, wtedy, pomimo, że będzie na przykład 4 razy uruchamiał, to i tak mam tylko jeden wpis tutaj, mam tylko jeden zapis, dlatego że on za każdym razem od nowa ten plik tworzy. Przy zadaniu pierwszym to jest w zasadzie obojętne. Przy zadaniu drugim już tu koniecznie musimy mieć tu żeby dopisał do tego pliku i nie zamazał go jako istniejący. No i w ten sposób, moi drodzy, skończyliśmy wersję w Javie. W następnym odcinku spróbuję to samo zrobić w innych programach. Będzie już dużo prościej, bo będziemy mieli już całość omówioną, tylko przetłumaczę to na konkretne języki. Także jeżeli ktoś z Was programuje nie w Javie na matury, tylko w innych językach, no to w następnym odcinkach sobie znajdzie yy, przykład, ale ten odcinek jako wytłumaczenie jest bardzo istotny. No i tyle. Myślę, że zobaczymy się znowu. Do zobaczenia. Cześć i pa.